Piotr Kopel i Andreas Richter oraz zespół naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej przedstawili swoje opinie dotyczące istnienia tak zwanego złotego pociągu. I już wiemy, że złoty pociąg istnieje albo nie istnieje. To 165 km torów z Wrocławia do Wałbrzycha. Od miesięcy rozbudzał wyobraźnię milionów osób. On, a raczej to, co się pod nim znajduje. Najpierw teren badało wojsko, robiono też zdjęcia georadarem. Znalezisko ogłosili Piotr Kopel i Andreas Richter. Dziś podtrzymują opinię, jakoby pod ziemią znajdował się niemal 100-metrowy pociąg z czasów II wojny światowej. Jest według naszych badań ukryty tam pociąg. Krótki tunel. Badania krakowskich naukowców z AGH potwierdzają jednak tylko istnienie niewielkich anomalii w terenie. Proszę Państwa, tunel może jest, ale pociągu nie ma. Jedynym sposobem, by ustalić, kto ma rację, może być rozkopanie wałów i sprawdzenie, co jest w środku. Prośbę o to do władz Wałbrzycha skierował już Piotr Koper.